Dzień dobry, jest środa, 9 grudnia. Rozpoczynamy briefing wideo domu maklerskiego TMS Brokers. Ja nazywam się Błażej Kiermasz, jestem analitykiem w Departamencie Analiz w domu maklerskim TMS Brokers. Na początek tradycyjnie spojrzenie na kartkę z kalendarza, która dziś nie zawiera zbyt wielu interesujących publikacji makroekonomicznych. Warto jednak wspomnieć o tym, że o godzinie 16:30 poznamy dane na temat zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, publikowane przez amerykański Departament Energii. Wczorajsze dane API wskazały na spadek zapasów o 1,9 miliona baryłek i gdyby dane DOE to potwierdziły, to byłby to pierwszy od 10 tygodni spadek zapasów czarnego złota w USA. Jeśli chodzi o kolejne dane, to także informacje z rynku surowców. O godzinie 18 opublikowany zostanie raport WASD, czyli światowe szacunki światowych popytu i podaży, które publikuje amerykański Departament Rolnictwa. Poznamy informacje na temat kukurydzy oraz soi, a także dane z rynku soku pomarańczowego o tym, jak zbiory pomarańczy wypadną w przyszłym roku na Florydzie według amerykańskiego Departamentu Energii. I o godzinie 21:00 jedyna ważna publikacja natury takiej makroekonomicznej z rynku walutowego, czyli decyzja w sprawie stóp procentowych w Nowej Zelandii, a 5 minut później konferencja prezesa RBNZ Willera. Naszym zdaniem RBNZ obniży stopy procentowe i będzie chciał zabrzmieć jak najbardziej gołębio, ponieważ kurs dolara nowozelandzkiego znajduje się powyżej prognoz banku zarówno w tym miesiącu, ale co ważniejsze, obecnie znajduje się około 10% powyżej prognozy na pierwszy kwartał 2016 roku, więc oprócz obniżki konieczna będzie gołębiość banku centralnego, by osiągnąć właśnie ten zakładany kurs na pierwszy kwartał przyszłego roku. Ryzykiem jest to, że RBNZ będzie czekał na to, aż Fed podniesie stopy procentowe i być może liczyć na to, że właśnie amerykańska rezerwa federalna wykona pracę za nich i spowoduje, że kurs NZD/USD zacznie silnie zniżkować, co pozwoli na osiągnięcie tego zakładanego kursu. Przejdźmy do wykresów. Na początek euro-dolar, który po wyjściu górą z kanału wykonał ruch powrotny do niego i kontynuuje zwyżki. Ważnym oporem jest strefa 1,0840, 1,0850 oraz szczyt na poziomie 1,0880. Naszym zdaniem, jeżeli nie dojdzie do wybicia tego szczytu, to może dojść do ukształtowania formacji podwójnego szczytu z potencjalnym zasięgiem spadkowym w okolicach 1,06. Kolejny wykres, a właściwie grafika, która obrazuje zmiany procentowe poszczególnych walut w stosunku do amerykańskiego dolara w tym tygodniu. Klarowna sytuacja, wszystko zależy od ropy naftowej, tracą silnie waluty surowcowe, zyskują waluty uważane za bezpieczne przystanie, waluty finansujące carry trade. Chodzi o to, że w ślad za ropą naftową zniżkują także indeksy, przez co następuje ucieczka do bezpiecznych aktywów, za które uważane są frank szwajcarski czy japoński jen, a ostatnio także euro, ze względu właśnie na to, że jest walutą finansującą carry trade. Najsilniej traci korona norweska, której Norwegii gospodarka jest silnie powiązana z ropą naftową. Kolejne dwa wykresy to właśnie ropa, która stara się odbijać i naszym zdaniem, jeżeli dojdzie do silnego odbicia kursu notowań ropy naftowej, to może to także przełożyć się na zwyżki na giełdach, a także wzrosty wartości walut surowcowych, a spadek uważanych za bezpieczne jena, euro czy franka. Bardzo ważne będzie jednak to, czy dzisiejsze dane DOE potwierdzą wczorajsze wskazania API, a także w przypadku już nieco silniejszych wzrostów, jak wypadnie konfrontacja w okolicach poziomu 40 dolarów za baryłkę, który wydaje się być ważnym średnioterminowym oporem. Jeżeli doszłoby do jego wybicia, to należy liczyć się nawet ze zwyżkami w okolice 43 dolarów za baryłkę ropy WTI. I na koniec indeks S&P, który wczoraj zniżkował, jednak cały czas obroniona jest ważna strefa wsparcia w okolicach 2042 punktów i tak długo jak nie dojdzie do jej przebicia, naszym zdaniem możliwe będzie podejście
indeksu S&P najpierw w okolice 2100 punktów, a następnie do 2130 punktów. I właśnie zanegowanie scenariusza wzrostowego, czyli zejście poniżej 2042 punktów, poskutkuje najprawdopodobniej zejściem indeksu w okolice 2000 punktów. Bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanych inwestycji i zapraszam do odwiedzania portalu nonstop.tms.pl.